Zbigniew Herbert, jak wszyscy wiemy, znakomity, wybitny poeta, eseista, autor utworów dramatycznych i słuchowisk. To pisarz o wielkim dorobku, wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym. Laureat wielu polskich i zagranicznych nagród literackich. Należy do najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy, a jego najważniejszym osiągnięciem poetyckim było stworzenie postaci pana Cogito, czyli człowieka myślącego. Jak wspominał poeta, wymyśliłem tę postać, żeby mówiła za mnie, bo sam nie bardzo lubię bezpośrednich zwierzeń. Ów myślący, współczesny człowiek uświadamia nam obowiązek świadomego wyboru, wartości etycznych, niezależnego myślenia, wierności prawdzie i godności. Prezentacje konkursowe oceniać będzie komisja w składzie. Pan Mariusz Frant, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie. Pani Maria Baran, nauczyciel języka polskiego. Pani Maria Sekis, nauczyciel języka niemieckiego. Oraz pan Mirosław Wyreżak, nauczyciel języka angielskiego. Zgodnie z tradycją rozpoczynamy przesłuchania konkursowe od uczniów gimnazjum. Później zaprezentują się uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych. Zbigniew Herbert, nothing special. Nothing special was fight, naive space, paper strain. Mr. Artist builds a world, not from ethics, but from remnants. Forest of Arden from Umbrella, a yanny sea from Parker's Creek. Just as long as his rook is wise, just as long as his hand is sure, and burst the world, hooks of flowers, on needle of glass, clouds of wire, drawn out by the wind. Przysłowie pana Cogito. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu nicości po złote runy, twoją ostatnią nagrodę. Idź, wyprostowany wśród tych, co na kolanach, obrysany plecami i obrony prawo. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo, a gniew twój dość silny niech będzie jak morze. Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych, niech nie opuszcza ciebie twoja siostra poganka. Dla katów, szpicu, tchórzy. Oni wygrają. Z ulgą pójdą na twój pogrzeb i rzucą górę. A kronik napisze swój uładzony życiowy. Zbigniew Herbert, modlitwa ludzi wolnych. Idź dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu. Po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. I wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżanych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda. Dla szpislów, katów, tchórzy. Oni wygrają. Pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę. A kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj. Zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Zbigniew Herbert, chciałbym opisać. Chciałbym opisać najprostsze wzruszenie. Radość lub smutek, ale nie tak, jak robią to inni, sięgając po promienie deszczu albo słońca. Chciałbym opisać światło, które we mnie się rodzi, ale wiem, że nie jest ono podobne do żadnej gwiazdy. Jest nie tak jasne, nie tak czyste i niepewne. Chciałbym opisać męstwo, nie ciągnąc za sobą zakurzonego lwa, a także niepokój, nie potrząsając szklanką pełną wody. Inaczej mówiąc, oddam wszystkie przenośnie za jeden wyraz wyłuskany z piersi jak żebro, za jedno słowo, które mieści się w granicach mojej skóry. Ale nie jest to widać możliwe. I aby powiedzieć kocham, biegam jak szalony, zrywając naręcza ptaków i tkliwość moja, która nie jest przecież z wody, prosi wodę o twarz. Co się stało z Barabaszem? Pytałam. Nikt nie wie. Z
spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę. Mógł skręcić w prawo, iść naprzód, skręcić w lewo, zakręcić się w kółko, zapieć radośnie jak kogut. On imperator własnych rąk i głowy. On wielkorządca własnego oddechu. Pytam, bo w pewien sposób brałam udział w tej sprawie. Zwabiona tłumem przed pałacem Piłata krzyczałam, tak jak inni. Uwolnij Barabasza! Barabasza! Krzyczeli wszyscy. Gdybym ja jedna milczała, stałoby się dokładnie tak, jak stać się miało. A Barabasz? Być może wrócił do swej bandy. W górach zabija szybko, rabuje rzetelnie. Może założył swój warsztat garncarski i ręce skalane zbrodnią czyści w glinie stworzenia. Jest nosiwodą, poganiaczem mułów, lichwiarzem, właścicielem statków. Na jednym z nich żeglował Paweł do Koryntian. Lub, czego nie można wykluczyć, stał się cenionym szpiclem na żołdzie Rzymian. Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu. O możliwości, potencje, o uśmiechy fortuny. Anna Zaręczyk? Został sam, bez alternatywy, ze stromą ścieżką krwi. Chciałabym opisać najprostsze wzruszenie. Radość lub smutek. Ale nie tak, jak robią to inni, sięgając po promienie deszczu albo słońca. Chciałabym opisać światło, które we mnie się rodzi. Ale wiem, że nie jest ono podobne do żadnej gwiazdy, bo nie jest tak jasne, nie tak czyste i niepewne. Chciałabym opisać męstwo, nie ciągnąć za sobą zakurzonego lwa, a także niepokój, nie potrząsając szklanką pełną wody. Inaczej mówiąc, oddam wszystkie przenośnie za jeden wyraz wyłuskany z piersi jak żebro. Za jedno słowo, które mieści się w granicach mojej skóry. Nie jest to widać możliwe, bo aby powiedzieć kocham, biegam jak szalona, zrywając naręcza ptaków i tkliwość moją, która nie jest przecież z wody, prosi wodę o twarz, a także gniew, różny od ognia, pożycza od jego wielomównego języka. Tak się miesza we mnie to, co siwi panowie podzielili raz na zawsze i powiedzieli, to jest podmiot, a to przedmiot. Those who set it down, but will never return, left their trace on the wave. A shell fell to the bottom of the sea, beautiful as lips to a stone. Those who walked on the sandy road, but could not read the shattered windows through the arid soda roofs. They have found the stone. They will be carried over the meadows of this world. Zbigniew Herbert, ścieżka. Nie była to ścieżka prawdy, lecz po prostu ścieżka. Z rudym korzeniem w poprzek i gliwiem po boku. A las był pełen jagód i duchów niepewnych. Nie była to ścieżka prawdy, bowiem nagle traciła swą jedność i odtąd już w życiu cele nasze niejasne. Na prawo było źródło. Jeśli wybrać źródło, szło się po stopniach mroku. W coraz głębszą ciemność wiódł na oślep dotyk do matki elementów, które uczcił Tales, by w końcu pojednać się wilgotnym sercem rzeczy z ciemnym ziarnem przyczyny. Na lewo było wzgórze. Dawało ono spokój i pogląd ogólny. Granice lasu, jego ciemną masę. Bez poszczególnych liści pnia poziomki, kojącej wiedzy, że las jest jednym z wielu lasów. Czy naprawdę nie można mieć zarazem źródła i wzgórza idei liścia? I przelać wielość bez szatańskich pieców, ciemnej alchemii, zbyt jasnej abstrakcji. Trzymane na skraju twarzy. The kessel is us. Geschöpft vollkommen, mit selber gleich auf seine Grenzen bedacht, genau erfüllt,
vom Steinernen sind, mit einem Geruch, der an nichts erinnert, nicht verscheucht, nicht... Zbigniew Herbert, two drops. The forests were on fire. They, however, wreathed their necks with their hands, like bouquets of roses. People ran to the shelter. He said his wife had her in whose depths one could hide. Covered by one blanket, they whispered shameless words, the litany of those who love. When it got very bad, they leaped into each other's eyes and shut them firmly. So firmly, they did not feel the flames when they came up to the eyelashes. To the end, they were brave. To the end, they were faithful. To the end, they were similar, like the drops stuck at the end. O świcie wypłynęli, ale już nigdy nie powrócą. Na fali ślad swój zostawili. W głąb morza spada wtedy muszla. Piękna jak skamieniałe usta. Ci, którzy szli piaszczystą drogą, ale nie doszli do okiennic, chociaż już było widać dachy, w dzwonie powietrze mają schron. A którzy tylko osierocą, wyziębły pokój, pełny parę książek, pusty kałamarz, białą kartę, zaprawdę nie umarli cali. Szept ich przez chaszcze idzie tapet, w suficie płaska głowa mieszka. Z powietrza, wody, wapna, ziemi zrobiono raj ich. Anioł wiatru rozetrze ciało w dłoni. Będą błąkach nieść się tego świata. Kamek jest stworzeniem doskonałym, równym samemu sobie, pilnujący swych granic, wypełnione dokładnie kamiennym sensem. O zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Jego zapał i chłód są słuszne i pełne godności. Czuję fałszywy wyrzut, kiedy go trzymam w dłoni i ciało jego szlachetne przenika ciepło. Kamienie nie dają się oswoić, do końca będą na nas patrzeć okiem szlachetnym, bardzo spokojne. You look at my hands. They are weak as a flower, you say. You look at my lips. Too small to say the world. It's better to rock on the stock of moments. Let's drink a wind and look how our eyes well up. The smell of wilting as the most beautiful. And the shape of ruins makes me frozen. There is a flame inside me which thinks. And the wind for fire and for sails. My hands are impatient. I am able to make a head of my friend from air. I repeat a poem which I want to translate to Sanskrit or a pyramid. When the source of stars disappears, we will shine all night long. When the wind fossilizes, we will make an air moved. Hall, a hall above the year's seasons. Home of children, animals, and apples. A square of empty space under an absent star. Hall was the telescope of childhood, the skin of emotion, a sister cheek, branch of a tree. The cheek was extinguished by flame, the branch crossed out by a shell, over the powdery ash of the nest, a song of homeless infants.
Home is the die of emotion. Home is the cube of childhood. The wing of a burned sister. A leaf of a dead tree. Gedanken gehen durch den Kopf. Meint eine Redensart. Die Redensart überschätzt den Gedankenverkehr. Die meisten stehen reglos, mitten in der öden Landschaft, der grauen Hügel und dürren Bäume. Manchmal erreichen sie noch den reisenden Fluss der fremden Gedanken, bleiben am Ufer stehen, auf einem Bein wie hungrige Reiher, erinnern sich traurig an die versiegten Quellen, drehen sich im Kreise, sie suchen nach Körner. Sie gehen nicht, denn sie kommen nicht an. Sie gehen nicht, denn sie wüssten nicht wohin. Ich vermache den vier Elementen, was ich zur kurzen Verfügung hatte. Den Feuer, meine Gedanken. Möge das Feuer blühen. Der Erde, die ich zu sehr geliebt, meinen Körper taubes Korn und der Luft Worte und Gesten und die Sehnsucht, das heißt nutzlose Dinge. Was übrig bleibt, ein Wassertropfen, mag zwischen Himmel und Erde kreisen. Bald gehe ich den Elementen zurück, was ich zur kurzen Verfügung hatte. Ich kehre nicht wieder zur Quelle der Ruhe. To the memory of my mother. And now she has over her head brown clothes of root. A slim lie of salt on the temple's beads of sand. Why she sail bottom of a boat through foaming nebulas. A mile beyond us, where the river turns, visible, invisible, as the light on a lake. Truly, she isn't different, abandoned, like all of us. Smakowanie poezji dobiega końca. Za chwilę nastąpi moment najważniejszy w tym dniu, czyli ogłoszenie werdyktu komisji konkursowej, a pani dyrektor Zespołu Szkół w Leszycach Barbara Możdżan oraz dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sportu pan Mariusz Frant wręczy laureatom nagrodę. Proszę o wysłuchanie protokołu. Protokół 4. edycji powiatowego konkursu recytatorskiego Looking for Talents. Protokół posiedzenia jury z dnia 3 grudnia 2013 roku z konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości Zbigniewa Herberta zorganizowanego przez Zespół Szkół w Oleszyce. Celem konkursu, przypomnę, jest popularyzowanie twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kompetencji językowych. Jury konkursu uwzględniło następujące kryteria: dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretację utworu, wzięliśmy pod uwagę tempo, intonację głosową, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Decyzją jury nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymują 3. miejsce Małgorzata Stopyra, uczennica publicznego gimnazjum. Laureatów zapraszamy na scenę, ponieważ zrobimy sobie później wspólne zdjęcie. 2. miejsce otrzymuje Katarzyna
kozioł, uczestnika publicznego masu uczestnika. Pierwsze miejsce Izabela Krótnik. Decyzją jury w kategorii szkół ponadgimnazjalnych trzecie miejsce otrzymuje Sylwia Krzych, uczennica Zakopanego. Drugie miejsce Justyna Załoga, uczennica. I proszę Państwa, mamy ex aequo dwa pierwsze miejsca. Mieliśmy trudny wybór, czyli poziom był wysoki. Komisja zdecydowała się przyznać właśnie dwa pierwsze miejsca i otrzymują je Marek Pudełko, zapraszam ucznia zespołu szkół w Lubaczowie, Michała Turka. Już tyle poprzednio, co? Tak, trochę. Dziękuję bardzo. Komisja konkursu recytatorskiego, jak wspomniałam, już podkreśla wysoki poziom konkursu, duże zaangażowanie uczestników, opiekunów, przygotowanie młodych ludzi do występowania na scenie. Życzy wszystkim uczestnikom i opiekunom konkursu wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów w kolejnych konkursach recytatorskich. Obecnie oddaję głos pani przewodniczącej. Bardzo się cieszę, że te zmagania konkursowe przyniosły dużo radości, ale równocześnie jest to taki moment, kiedy można sprawdzić się również w takim tutaj gronie naszym powiatowym i równocześnie przygotować się do tych występów również artystycznych poza naszym powiatem. Mam nadzieję, że pobyt w naszej szkole upłynął w miłej atmosferze. Życzę wszystkim kolejnych sukcesów na niwie tej artystycznej. Wyróżnionym gratuluję jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Najpiękniejsza jest Nike w momencie, kiedy się waha. Prawa ręka, piękna jak rozkaz, opiera się o powietrze. Ale skrzydła drżą. Widzi bowiem samotnego młodzieńca. Idzie długą kolejną wojennego wozu. Szarą drogą w szarym krajobrazie skał i rzadkich krzewów jałowca. Ów młodzieniec niedługo zginie. Właśnie szala z jego losem gwałtownie opada ku ziemi. Nike ma ogromną ochotę podejść, pocałować go w czoło, ale boi się, że on, który nie zaznał słodyczy pieszczot, poznawszy ją, mógłby uciekać jak inni w czasie tej bitwy.